Witam Państwa, mam na imię Mariusz, oprowadzę Państwa dzisiaj po dole, zobaczycie co tutaj takiego ciekawego jest, ale zanim zejdziemy na dół, powiem kilka słów tutaj u góry, żebyście Państwo później zorientowali się, jak ja zasławnę, jak tutaj wyjść. Słuchajcie, za Wami może zaczniemy tak, za Wami te takie dwie zielone pokrywy, są to, skrywają zbiorniki na paliwo. Nie ryzykowałbym, bo to paliwo rzeczywiście jest od dawien dawna. Słuchajcie, po mojej prawej stronie, po Waszej lewej, ta szara taka dziwna budowla, która wystaje, jest to czerpnia powietrza. To jest charakterystyczna budowla dla wszystkich tego typu schronów. Coś takiego też istnieje po dzień dzisiejszy na Rondzie Kujawskim. Bo Rondo Kujawskie było budowane też z przeznaczeniem na schron dla ludności cywilnej. Dlatego też taką właśnie czerpnię powietrza, bo tak to się nazywa, też Państwo możecie tam zobaczyć. Tutaj to ogrodzone, tam nie trzymamy żadnego krokodyla ani wściekłego psa, tylko to jest ogrodzone, żeby tam nikt nie wpadł, a to jest wyjście ewakuacyjne z tego schronu. Ogrodzone dlatego, żeby tam żadna zwierzyna nam nie weszła, z ciekawości nie popatrzy, bęc na dole i już go nie ma. Po drugiej stronie, jak Państwo popatrzycie sobie, to mamy takie zielone grzybki. Są to też czerpnie powietrza, ale czerpnie powietrza do tak zwanej brudnej części schronu. Co to jest ta brudna część schronu, to ja Państwu wytłumaczę już na dole. I ostatnim elementem, który tu możecie Państwo zobaczyć, to jest taka dziwna górka z rosnącą sosenką. Tutaj jest takie wejście dziwne, zablokowane. To wejście służyło do tego, że silniki spalinowe, gdy one uległy uszkodzeniu w taki sposób, że nie można ich naprawić na dole, więc pomyślane było tak, że jeżeli się odkryje tą góreczkę, po prostu jest tam równia pochyła, tak żeby można było te silniki w bardzo prosty sposób wyciągnąć na zewnątrz. Jak widzicie, pomyślano tutaj o pewnych udogodnieniach. Dobrze, jesteśmy wszyscy. To wtedy możemy powoli schodzić na dół. Proszę uważać na schody, bo nie są one ruchome, ale śliskie. Słuchajcie, drodzy Państwo, ponieważ ja już się nagadałem, autentycznie wyjdę, zamknę te drzwi i wrócę Wam po 40 minutach. Za bilety zapłaciliście, rozumiem. Nie o to chodzi. Rzeczywiście wyjdę za chwilę, żebyście zobaczyli, jak ten schron naprawdę był skomunikowany. Zamiast tych pięknych przebojów, które lecą, popłyną pierwsze informacje z tego głośnika o tym, kiedy ten schron był zbudowany, z czego, jak to wygląda. To jest krótka informacja, także nie zanudzicie się. Dopiero wtedy skontaktujemy się w jakiś inny sposób. Jaki to Wam nie powiem, bo to jest ściśle tajne na razie. I dopiero po Was wrócę i będziemy dalej zwiedzali. Dobrze? To 20 sekund mi dajcie czasu na zmianę. Schron, w którym jesteście, zaprojektowano i wykonano dla potrzeb Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Miał on chronić przed ewentualnym zagrożeniem nuklearnym, chemicznym czy biologicznym. Miał być także zapasowym stanowiskiem dowodzenia w przypadku wojny konwencjonalnej. Budowę wykonano w 1958 roku z żelaza betonu. Strop nad nami ma grubość ponad pół metra, a ściany nośne 35 cm. Cały obiekt ma około 500 metrów kwadratowych. Schron przeznaczony był dla 53 osób na 12 dni. Nasz przewodnik oprowadzi Was po obiekcie i opowie o jego wyposażeniu. Słuchajcie, czy jesteście gotowi na zwiedzanie? Może prowadzicie kamolek do obsady, a Wy chcecie na ścianie. Słuchajcie, pierwszy. Bum! O! Wygłuszone. Mało szczelne te drzwi, że dzwonek słychać. A kupi.
Nie ma nikogo za drzwiami? Nie. Ostatnio dzielaliśmy tam czarną plamę taką. Zobaczcie, jak będziecie wchodzili, piękne drzwi. Polecam do pokoju dla młodzieży. Za często nie będzie się wchodziło rodzice. I zapraszam do środka. Przechodząc, słuchajcie, zwróćcie uwagę na te drzwi. Tutaj nie wchodzimy, ale pójdzie do nich w opowieści wrócę. I zapraszam do środka. Uważajcie na progi. Tutaj można się wszędzie podpiąć. Na tych pierwszych przestrzeniach. Śluza gazowa. Powietrze, które tutaj docierało praktycznie niewentylowane, niefiltrowane. Tutaj pracowały urządzenia, maszyny, niekoniecznie ludzie. Wszystko to było sterowane automatycznie, więc ludzie wchodzili tylko w momencie, kiedy coś się zepsuło, trzeba było coś przełączyć, ale wtedy w odpowiednim tutaj oprzyrządowaniu. Dlatego ta strefa jest strefą brudną. Jak widzicie, w tej chwili mamy zasilanie z sieci energetycznej, ten prąd, ale w momencie jakiegokolwiek kataklizmu czy wojny, a szczególnie wybuchu nuklearnego, na który ten schron był przygotowany, no oczywiście trudno było sobie wyobrazić, że linie energetyczne by istniały, dlatego też musiały być tego typu silniki spalinowe, które dawały zapotrzebowanie na prąd dla całego obiektu. Mamy takie dwa silniczki, dwa silniki musiały pracować jednocześnie, zasilane z tych zbiorników paliwa, które Wam pokazywałem na zewnątrz, i praktycznie te dwa silniki z prądnicami dawały nam zapotrzebowanie na cały prąd dla wszystkich urządzeń i ludzi tutaj mieszkających. Tak jak słyszeliście, 53 osoby to była ta maksymalna ilość osób. 12 dni, z czego wynika 12 dni? 12 dni wynika z tego, że musiano przyjąć dla tego typu obiektów jakiś okres, w którym pełną izolację. Jak wyliczono te 12 dni? No po prostu naukowcy stwierdzili, że po wybuchu jądrowym promieniowanie po 12, 13, 14 dniach maleje około 100-krotnie. Więc te wszystkie obiekty są, które widzicie, znaczy możecie zobaczyć, tak naprawdę skalkulowane właśnie na taki okres czasu, nie dłużej, nie krócej, dlatego że oczywiście można było tutaj więcej zbiorników postawić i tak dalej, ale inne rzeczy typu jedzenie, typu powietrze, no zapewnić świeże ciężko by było. Ta szara pokrywa, to jest tam, mamy tą równię pochyłą, gdyby ten któryś z tych silników się nie zepsuł, to trzeba było go w ten sposób właśnie wytargać, a nie tymi zakrętami i schodami, którymi schodziliśmy. Od czasu do czasu je uruchamiamy, ale to są stare dieslowskie, także efekt jest taki, że duży hałas, duże zadymienie i nic więcej. Z boku jeszcze, jakbyście tutaj Państwo popatrzyli, macie takie puszki. To są filtry powietrza, które stosowane są do filtrowania powietrza, które dopływa do tej części mieszkalnej. A my przechodzimy sobie dalej. Silniki są w naszej polskiej produkcji z Andrychowa. Możecie zobaczyć, jak wygląda akumulatorownia. Jaka piękna posadzka. Ale tam proszę tylko wyjść, bo tam nic specjalnego nie ma. Ale te akumulatory są istotne. Też zastosowanie między innymi akumulatorów do czego? Zobaczcie, że większość tych drzwi jest zamykana ręcznie w ten sposób, że przekręca się te zasuwy. Ale co to by był za schron, który by można było sobie z każdej strony otworzyć i zamknąć. Więc dlatego na tych drzwiach wejściowych wszędzie zastosowane są tego typu elektromagnesy, które właśnie zasilane są prądem stałym 24 V. I w momencie, kiedy zamknę ręcznie, a później za pomocą takiego przycisku je uzbroję, już nikt nie wejdzie i nie wyjdzie z tego obiektu. Tak? Także nie wyjdziecie już. Słuchajcie, kolejne pomieszczenie z brudnych tak zwanych pomieszczeń z butlami z powietrzem. Jak widzicie, część tych butli podłączonych jest do systemu wentylacji. Tu jest istotą tylko to, że są to butle z powietrzem, a nie z butle z tlenem, gdzie logiczne wydawałoby się, że te butle z tlenem byłyby tutaj przydatniejsze, bo bardziej wydajne. Ale z prostego względu nie zastosowano butli z tlenem, dlatego że mamy obok akumulatory. Akumulator w trakcie ładowania niestety wydziela dużą ilość wodoru. Wodór plus tlen równa się bułka. I nie trzeba było żadnego innego rządzenia losu, tylko byśmy sobie tutaj bombkę przygotowali na własne życzenie. I ostatnie z tych brudnych pomieszczeń, które możecie zobaczyć, to jest hydrofornia. Słuchajcie, 5-4 hydrofornii i po 1500 m3 wody. Oczywiście z tyłu własnym stopniem wymiarowa, więc wody jest ostatnie. Pokażę, że ta nie jest najciekawsza, bo obejrzeliśmy to, podajemy dalej.
Schron dla ciekawości był użytkowany, dlatego jest w takiej formie, to w 2014 roku. A, pełnej gotowości. Nie wiem właśnie, czy to wyposażenie. Nie, był w pełnej gotowości do 2014 roku. Mhm. Co tutaj mamy? Tutaj mamy sterowanie układem powietrza. Jak to sterowanie się odbywało? Mogło odbywać się w trzech różnych fazach. Pierwsza faza to jest taka zwykłe czerpanie powietrza przez tą czerpień, którą tam oglądaliśmy. Przechodziło przez wentylatory. Jak te wentylatory działały? Pan jest najbliżej. Prosiłbym, żeby pan się przekręcił. O, o, ten pierwszy, ten, no ten, dobrze. A nie, w tą stronę. A nie, no pan się nie zna w ogóle. Dziękuję bardzo. O, działa, no działa. Dobrze. Teraz zadziała. Zaraz lepiej. Słyszycie państwo, jak wentylatory zaczęły pracować? Jeden wentylator, bo jakbyśmy wszystkie włączyli, naprawdę hałas by był dosyć duży. Czyli to jest taki tradycyjny sposób wentylowania, bo oczywiście no tutaj tego powietrza by dla 53 osób nie wystarczyło, gdyby to było tylko na zasadzie takich drzwi otwartych. A ja mogę to? Zaraz pokażę. Słuchajcie, drodzy państwo, drugi sposób to była filtrowentylacja, czyli tak samo powietrze wchodziło tą czerpnią, ale było, przechodziło przez szereg filtrów, żeby dostać się do wnętrza. I trzeci sposób, kiedy obiekt był całkowicie zamknięty, zagrożenie, na przykład wybuch bomby jądrowej i wtedy to powietrze nie było czerpane już z zewnątrz, tylko krążyło to powietrze, które tutaj, którym oddychamy i ono było tylko uzdatniane przez te filtry i ewentualnie wtedy było dopuszczane to powietrze z butli, które oglądacie. Co jeszcze tutaj na tej tablicy? System PPOSZ. Jeżeli gdziekolwiek by był pożar, bo oczywiście to było istotne, bo jak widzicie dużo prądu, dużo silników, to zapaliłaby nam się kontrolka. Tylko, że pan dyspozytor pracował tutaj 24 albo 48 godzin, więc co? Jak mu się oko obsunęło, to wszyscy by się usmażyli. No nie, system był tak pomyślany i teraz pani może, proszę, do wyboru któryś z tych przycisków. Ale to nie tak musi. A to nie. Nie. To do wyboru. Także słuchajcie, tak to by właśnie zadziałało. Dyspozytor by tutaj uderzył się głową w te rury, a też wszyscy mieszkańcy by słyszeli. Jak pani chce się pobawić, proszę sobie przycisnąć te guziczki. O! Do świąt jeszcze trochę, a ja wam pokażę. Niech pan pozwoli koleżance tą wajchę. Potrzymać proszę bardzo. Monika, słuchajcie, ta wajcha, że tak powiem, jak widzicie MO, a wiecie co to znaczy MO? Mogą obić. Dobrze, przechodzimy do następnej tablicy. Słuchajcie, następna tablica to jest sterowanie układem wodnym, czyli tą pompą głębinową, jak również gospodarka ściekami. Bo jak słyszeliście, jesteśmy 5 metrów pod ziemią, więc te ścieki już nigdzie niżej nie spłyną, bo nie mają gdzie, więc je trzeba jakoś tam pompami, ślimakami i tak dalej przetransportować, dlatego na tej tablicy to mamy. Następne dwie tablice, słuchajcie, to jest układ wejścia i wyjścia do obiektu, bo tak jak wam pokazywałem, obiekt, jeżeli jest otwarty, tak jak w tej chwili, to palą nam się te zielone kontroleczki. Jeżeli byśmy obiekt zamknęli, to zapalał nam się czerwony, tak? I wtedy wiemy, że obiekt mamy zamknięty. Dyspozytor wcale nie musiał wychodzić, żeby otwierać te drzwi, tylko za pomocą tych przełączników mógł sobie pootwierać te drzwi, które tutaj były rzeczywiście zablokowane przez te elektromagnesy. To urządzenie, z którym się już zapoznaliście słuchając, tak zwany interkom, bardzo dobre urządzenie, bo słychać mnie teraz na zewnątrz, ale również jakbym się przełączył we wszystkich pomieszczeniach, które w ten interkom są wyposażone, a jak widzicie tego jest sporo. System komunikacji oprócz tego interkomu, słyszycie, na każdym kroku towarzyszy nam przeboje Marka Niedzieckiego z lat 60., ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pokazać po prostu, jaka to była komunikacja. Że to wszędzie było skomunikowane. Nawet w toaletach, jak będziecie, zwróćcie uwagę, że tego typu głośniki są. Na domiar wszystkiego, żeby coś nie zawiodło, to jeszcze na wyposażeniu tego schronu było ponad 200 aparatów telefonicznych. Słuchajcie, na każdym biurku po kilka tych aparatów telefonicznych, więc tak naprawdę ta łączność tutaj była opanowana do perfekcji. Po przeciwnej stronie, słuchajcie, aparatura kontrolno-pomiarowa, ale nie tylko. Pierwsza taka dziwna, jak ze statku podwodnego urządzonko, to jest dopalacz wodoru.
Tego wodoru tutaj bardzo się obawiano z uwagi na to, że no mówię, te akumulatory musiały być ciągle sprawne, ciągle ładowane. Akumulator wodór się mimo wszystko wydzielał i dlatego też ten dopalacz wodoru. Słuchajcie, ten dopalacz wodoru działa na zasadzie podobnej jak w fabryce wytwarzającej margarynę, czyli jeżeli byśmy tutaj zrobili sobie otwór i wlewali olej, to przechodziło przez siatkę platynową, do której dochodził wodór, a tutaj byśmy dostawali kostki margaryny. Także smacznego życia. Oczywiście to jest stare urządzenie, ono już w późniejszych czasach nie funkcjonowało tutaj, bo jakbyście tam weszli i rozejrzeli się tak dobrze po tym akumulatorowni, to dopalacze wodoru już są zamontowane w tych pomieszczeniach właśnie, czyli nad akumulatorami. Kolejne urządzonko do pomiaru ilości dwutlenku węgla. Bardzo istotne. Dlaczego? Dlatego, że w schronie nie ma żadnego urządzenia do absorpcji dwutlenku węgla. Czyli po prostu trzeba tylko było obserwować, co się dzieje. Jeżeli zawartość dwutlenku węgla dochodziła do 3, no można było jeszcze tutaj przebywać. Jeżeli było powyżej, co się działo? Nic. Była martwa cisza. Dlatego tutaj przy trójce zrobiono kropeczkę i przy czwórce takie serduszko, które już nie bije. Słuchajcie, kolejne dwa urządzenia do pomiaru nadciśnienia. Dlatego, że trzeba tutaj dodać, że w schronie po jego całkowitym zamknięciu i uszczelnieniu panowało tutaj dosyć wysokie nadciśnienie i szczególnie tutaj w tej pierwszej strefie, czyli w tej strefie przy śluzach. I dlatego, po co to nadciśnienie było? Po to, że jeżeli ktoś wchodził do schronu, pootwierał te drzwi, żeby nie dostało nam się skażone powietrze, tylko wręcz odwrotnie, zostało ono wypchnięte na zewnątrz, także żeby nie dochodziło do skażenia wnętrza. I zapraszam do kolejnych pomieszczeń. Zapraszam, słuchajcie, tutaj musicie się trochę ścieśnić, bo niestety tego nikt nie przewidział na zwiedzanie, tylko to miało być użytkowane. Słuchajcie, gdzie my jesteśmy? No jak widać, tutaj siostry dwukrotnie przełożone były z panem doktorem, bo rzeczywiście lekarz też był na wyposażeniu. Nie znajdzie pan środków odurzających. Już poprzedniej grupy zużyły. Słuchajcie, tutaj wróćmy pamięcią do tych drzwi, które wam pokazywałem, że przy wchodzeniu, żebyście zwrócili uwagę, a tamtędy nie wchodzimy. Do czegoż te drzwi? Tak naprawdę, jeżeli obiekt był całkowicie zamknięty, zaizolowany, wejście do niego było możliwe tylko tamtymi drzwiami przez 3 śluzy, których niestety dzisiaj nie zobaczycie, z uwagi na to, że gdzieś tam bezpieczniki walnęły i musimy przejrzeć bezpieczniki, a akcja KZ-300 tutaj jest tych bezpieczników. No i nie zdążyliśmy jeszcze przejrzeć, bo dopiero co wilgotność jest bardzo duża, no i niestety takie przypadki się zdarzają. 3 śluzy, no te śluzy tutaj nie widzicie, a szkoda, bo tam pani Kasia taka jest, ciągle czeka i ogląda. Musicie wierzyć mi na słowo, że o wszystkim pomyślano, bo nawet tu wycieraczki były takie, bo ta szyba była ciągle mokra, bo tam odbywała się dezynfekcja osób. Czyli osoba wchodziła, lała się woda, przychodziła tutaj i za pomocą takich dozymetrów sprawdzano, czy ta osoba jest napromieniowana, czy nie. Jeżeli była napromieniowana, no nie mogę wam państwu pokazać, bo znowu te nie działają, a ten dozymetr, radiometr, bo tak to się nazywa, to jest nowsza odmiana, on rzeczywiście no działa nam. Jeszcze tylko, że bez prądu to niestety nic nie działa, ale sprawdzę państwa na dozymetrze, taki na baterię, który jest na innym pomieszczeniu. I co było dalej? Jeżeli ta osoba była dalej napromieniowana, ona nie mogła trafić do części mieszkalnej, bo stanowiła zagrożenie. Więc za państwa jest izolatka na 3 miejsca, możecie państwo tam sobie otworzyć te drzwi, zobaczyć. Łóżkami się nie ekscytujcie, bo do sypialni prawdziwej pójdziemy jeszcze. Zapraszam dalej. Jak się odbywało to łączenie, bo to nie było wcale takie proste, oczywiste i jasne. Klapka spada i się czeka. O, i teraz pani myśli, że tak od razu pani mówi. Nie, wszystko się mówi się. Się na razie się czeka na połączenie, a się nie mówi. Chwileczkę. A teraz się mówi. O, więc teraz. Dobrze, nie odkładajcie tych telefonów. Pokażę wam, jak to kiedyś była jeszcze rozmowa kontrolowana, pomimo że ona nie była kontrolowana, ale słuchajcie, co byście słyszeli. Słyszycie taki trzask? A, no to właśnie pani Kasia, która tutaj siedziała, jak się nudziła i chciała podsłuchiwać.
o czym Państwo dzisiaj będą, czy o płynnej nocy, czy może o jakiejś kolacji rozmawiali, to jak była ciekawa, to podsłuchiwała, chociaż jej tego nie wolno było robić, właśnie za pomocą tego przycisku się włączała i każdy o tym wiedział, mówi, pani Kasiu, znowu pani podsłuchuje, no ileś mogę. Ale w życiu nie dotknęłam tego. Ja tam w życiu nic, a niestety, słuchajcie, były w zeszłym roku panie, które obsługiwały to na co dzień i mówiły, co by nie robiły, zawsze było ten trzask słychać. One już tak ostrożnie tutaj to próbowały. Zawsze one słyszały. I było wiadomo, że pani się włączyła do rozmowy, znaczy nie, ona się nie włączała, ona tylko podsłuchiwała. Mi najgorzej, jak ktoś w międzyczasie zadzwonił, bo wtedy oni też słyszeli, że jest dodatkowy telefon. Dobrze, także tak to centrala wyglądała. Możemy zakończyć rozmowę. Możecie zakończyć. Nie jesteście dziećmi, bo dzieci tu sadzamy i dzieci same sobie łączą te rozmowy. Dla nich to jest największa atrakcja, ale... No, gdzieś... Na rodziców. Weź teraz powiedz, że smartfon jest skomplikowany. Zobacz, spróbuj. Ale to go jest. Ewentualnie taka ciekawostka. Go. To zakoronowałem taki klub. A ty skąd wiesz? Tak. Można dużo stracić. Nie wiem, co zyskać, ale stracić dużo. Słuchajcie, drodzy Państwo, tutaj przy okazji też warto wspomnieć o numerze alarmowym, który istnieje od jakiegoś czasu w całej Unii Europejskiej, w Polsce również też od jakiegoś czasu mamy, czyli jaki to jest numer? 112. No i teraz, ponieważ Państwo wiedzieliście, to powiedzcie mi, dlaczego on jest 112, a nie 111, 113 albo 222. To jest poczta głosowa i może się wybrać w przypadkową karetce. Jeszcze jak były klawisze, ten numer... Powiem szczerze, że ten numer alarmowy powstał wtedy, kiedy to był 96 rok, kiedy to była dyrektywa unijna, kiedy gro telefonów w całej Unii Europejskiej było jeszcze tego typu. Telefony wybierakowe, bo tak to jest najszybciej. I teraz zobaczcie, tak, tu pan ma rację, że to jest najszybciej, bo nasze dziewiątki, na których jeszcze dzisiaj funkcjonujemy, zobaczcie, co się działo wtedy. Idę stawić wodę na herbatę. Tu zaleję chyba. Się wykipawiam. A tu już nie będę dzwonił, bo już nie ma po co, bo już nie żyję. Tak jak pan mówi. A trzy jedyneczki, bardzo szybko. No ale logicznie powinny być trzy jedynki. No, nie? No najszybciej, najłatwiej do zapamiętania. I czemu nie są trzy jedynki? Bo w Stanach jest 111. Nie połączy gdzieś tam. Nie, słuchajcie, w Unii Europejskiej rzeczywiście wprowadzono na początek 111. Pierwsi Włosi to rzeczywiście weszli w ten numer. I co się okazało? Że nikt nie może się dozwonić na numer alarmowy. A czemu? Dlatego, że ludzie, jak Państwo ze starszego pokolenia pamiętacie, bardzo lubili się bawić takim telefonem. Podnosił taką słuchawkę i coś tam sobie kręcał. I wierzcie mi na słowo albo nie, że gro jak się kręca, to jest właśnie 111. Nie patrząc w ogóle na tarczę. I dlatego musiano szybko zmienić i zeszli ze 111 na 112. I to jest autentyczna historia, czemu ten numer jest właśnie taki, a nie inny. Jak ja mam się takiej kuchni poruszać? Słuchajcie, czemuż taka mała? Dlatego, że musimy sobie zdawać z jednej rzeczy sprawę, że ci ludzie żywili się przede wszystkim zuby. Dlatego kotły. Tutaj najprawdopodobniej, no bo ja tutaj nie byłem w tych czasach, ale były worki z tą zupą w proszku. Wodę mieliśmy swoją ze studni głębinowej, że ona żelaza miała dużo, ale przynajmniej była czysta, nieskażona, bo z głębinówki nie jest skażona, więc najprościej było gotować tą zupę. Dlatego mówię, ani zaplecze, ani ta kuchnia nie musiała być tak duża. A jak widzicie, tutaj są te kotły, tutaj się na parą tak naprawdę gotowało. Para się wytwarzała na dole, u góry, prawie na zasadzie szybkowaru. Tutaj oczywiście też jest kuchenka elektryczna, gazu nie mogło być. Z prostego względu gaz jest zbyt niebezpieczny, żeby w takich pomieszczeniach być. Tutaj poczęstowałbym Państwa herbatą, ale jakbym stawił tą wodę, to tak za półtorej godziny by ona się ugotowała. Dlatego, że to jest żeliwne. Później jak się nagrzeje, oczywiście to trzyma, ale w momencie, kiedy się zaczyna rozgrzewać, naprawdę bardzo długo trwa. Cóż to takiego? Pamiętacie. No dobrze. Syfon, bo młode pokolenie nie pamięta. Nie wie, tak, chodziło się nabijać. Słuchajcie, to jest oldschoolowe, więc nie zabierajcie tego. To z powrotem wraca. Tak? To z powrotem wraca. Dzisiaj można w niektórych sklepach z powrotem kupić coś takiego. Dobrze. I zapraszam Państwa na prawo. To są właśnie te wentylatory, które tutaj jak uruchomiliśmy, to było je słychać. Tu jest mnóstwo tych wentylatorów, pomieszczeń zresztą jest bardzo dużo, ale tam nie wpuszczamy z uwagi na bezpieczeństwo Państwa.
tutaj jak młodzież przychodzi, to mówię, że to jest prototyp telefonu komórkowego, bo stąd można wysłać SMS-a. Tak jak mówię, dalekopis, czyli urządzenie, które onegdaj służyło do przesyłania wiadomości z jednego z punktu A do punktu B, niezależnie gdzie ten punkt B istniał. Później zostało wyparte przez takie urządzenia jak faksy, a dzisiaj nie ma ani tego, ani tego, bo wszystko obsługiwane jest pocztą komputerową. Jak takie urządzonko działało? To działało, żebyście tutaj wszyscy zobaczyli, jak maszyna do pisania. Tutaj piszemy, ale to jest mało istotna sprawa. Zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli załączyłem maszynę, oprócz tego, że ja piszę, to też perforuje się ta informacja na tej karcie. I to jest zasada działania tego urządzenia. Dalej, jak to urządzenie działało? Jeżeli już napisaliśmy jakąkolwiek treść, pozwólcie, że ja sięgnę po gotowca, bo nie pamiętam tak pisać, to mi się pęci ta liczba. Jakaś informacja wyperforowana na przykład, czyli napisana i chcemy ją przesłać do cioci, babci na imieniny. Podamy do tego kolejniczka. Oczywiście po wybuchu bomby jądrowej teściowa rozpłynie się powietrze, ale to nie jest to teściowa, nie to, że ktoś nie robił teściowej, ale wszyscy byśmy się rozpłynęli, więc tak to, słuchajcie, one będą wyglądały i pomimo tego, że jesteśmy 5 metrów pod ziemią, można było pisać, a na dzisiaj nie można. Żadne takie urządzenia pracowały na pocztach. Za pomocą tego urządzenia kiedyś wysyłało się telegramy. To była standardowa taka procedura. Jak jechałem na kolonię, na drugi dzień oczywiście zabrakło pieniędzy. Tak bym wysłał list. Kochana nasza poczta by go doręczyła po 3 tygodniach. Co by mi było po tych pieniądzach? Więc szedłem, pisałem telegram. Ale kochane telegram pieniążki przyszliście rodzice? Tak, kochane pieniążki. I wtedy pieniążki może dotarły na czas, jeszcze zanim opuściłem miejsce kolonii. I zapraszam Państwa dalej. Przechodząc, możecie tylko zerknąć. Tutaj prowadzimy dla, znaczy nie tutaj, to jest zajawka. Prowadzimy dla młodzieży, dla grup zorganizowanych zajęcia z kryminalistyki. Pokazujemy po prostu, że tam żadne przestępstwo nie popłaca. Tłumaczymy, na czym archiwum X polega, także dzieci mogą sobie sami poujawniać ślady, pozabezpieczać. Słuchajcie, trochę starego sprzętu, który jeszcze gdzieś tam u Was też po domach się, po tej stronie szwenda, a po tej stronie sprzęt łączności, który stosowany był onegdaj. Jak widzicie, to jest nic innego jak, słuchajcie, walkie-talkie. Oczywiście dzisiaj walkie-talkie jest tego typu. Nie byłoby w tym może nic śmiesznego, gdyby nie to, żeby sobie porozmawiać, słuchajcie, przez takie coś, to trzeba było, o tak, może na było od razu na ryby, a jeżeli pani by nie słyszała, to o, proszę bardzo. Jest dobry zasięg. Zasięg jest wtedy bardzo dobry. Także tak to onegdaj taki sprzęt wyglądał. Oczywiście na komputerach też pracowano, jak widzicie, resztki marne Commodore jakiegoś tutaj i dyskietki, których już też na pewno młodsze pokolenie nie pamięta. Tak, a żeby pani się nie zdziwiła, te dyskietki są produkowane po dzień dzisiejszy. Przez jeden porządny kraj na świecie. Jaki? Polskę. Koreę Północną. Amerykę. A po co? Dla wojska. Wojsko po dzień dzisiejszy, słuchajcie, w Stanach trzyma. Ci Państwo oczywiście ze starszego pokolenia zobaczyć, czy nie ma tutaj Waszego prezentu komunijnego w postaci aparatu fotograficznego marki Zorki, Smiena i tym podobne. I oczywiście ciemna, fotograficzna, w pełni sprawna, funkcjonująca. Także tutaj też tak, powinni są. Słuchajcie, żeby nie było tak dobrze, ta sypialnia wcale nie wygląda tak jak teraz, bo teraz by się pomyśleli, że to hotel trzygwiazdkowy. Tak? Ale tak naprawdę te sypialnie wyglądały bardzo ciasno. I tak w rzeczywistości te sypialnie wszystkie wyglądały. No trzeba przyznać, że bardzo ciasno. No, ale to tutaj zawiesz, że nie jest kompletnie. Jest, co?
Tak, to jest pomieszczenie sztabowe, gdzie zapadały wszystkie najważniejsze decyzje, które podejmowano. Tu odbywały się narady. Jak zobaczycie, rzeczywiście mapa robocza pochodząca z tamtego okresu. Bo jak zobaczycie, to jest kształt województwa, tak jak było kiedyś, nie tak jak mamy dzisiaj. Tu jest zebrane trochę różnego rodzaju sprzętu ochrony osobistej od OP. Noszę maski Pegas, stare maski, ale też takie, które, te piątki, które są do dzisiaj praktycznie używane. Tutaj, drodzy Państwo, taka mała symulacja, co by się stało, gdyby taki ładunek jądrowy rzeczywiście w tamtych czasach został rzucony na przykład na Bydgoszcz. To już nie mówię na Koronowo, szkoda Koronowa, ale na przykład na Bydgoszcz. To jest ładunek na sile pół megatony. Tak naprawdę ładunek na tamte czasy duży, na dzisiejsze czasy żaden. Zobaczcie, promień rażenia, praktycznie Bydgoszcz przestałaby istnieć. Co prawda nie ma tutaj opadu promieniotwórczego, bo on jest zależny od siły wiatru, kierunku wiatru i tak dalej. Ale mówię, patrząc na kształt tych okręgów, można by było wnioskować, że Bydgoszcz by nie istniał. Proszę Państwa, takie pytanie na koniec, czy jak budowano te schrony, miało to sens i czy to było logiczne? Trudno to na dzień dzisiejszy wyjaśnić, bo nie tyle lat upłynęło, prawie 60 lat od momentu, kiedy to zaczęto budować, ale wtedy obawa przed wojną nuklearną była olbrzymia. Nie wiem, czy dzisiaj jest mniejsza, ale wtedy była naprawdę olbrzymia. Zbrojenia wtedy szły na bardzo wysoką skalę i potęgę, więc to zagrożenie było zagrożeniem realnym. Jeżeli byście Państwo chcieli kiedykolwiek zajrzeć w internet, możecie tam zobaczyć plany z 56 roku bodajże Stanów Zjednoczonych, gdzie przewidywano, że na przykład przy ataku jądrowym na każde miasto w Polsce liczące powyżej 100 tysięcy mieszkańców zostanie puszczony jeden ładunek nuklearny. O sile co prawda znacznie mniejsze niż tutaj, ale zostaną. Tak? A jeżeli chodzi o takie miasta jak Warszawa czy Poznań, tam już były nawet szczegółowe miejsca, w które te ładunki zostaną rzucone i to było po kilkanaście takich ładunków na te miasta. Więc ta obawa była naprawdę wtedy taka żywa i dlatego te schrony powstały. To co Pan trzyma jest... To jest promierz Wilda. Ja dokładnie takim czymś na studiach i na praktykach. Tak, a tak naprawdę to jest opisane i nazwa tego jest potoczna, bardzo fajna, bo to jest róża wiatru. No, prawdziwa nazwa wiatromierz Wilda. I to mówię, to było kiedyś używane oczywiście nie tylko dla takich tutaj celów, ale również dla żeglarskie czy innych rzeczy. Do zakończenia, drodzy Państwo, możecie zobaczyć plan powierzchni, bo słyszeliście, że to jest 500 metrów, tych pomieszczeń naprawdę jest tutaj około 100. No, przechodziliście przez wiele, ale na pewno nie przez 100. Dlaczego? Dlatego, że no, na przykład w całej tej części, gdzie jest piec centralnego ogrzewania, bo tu tak istnieje, zbiorniki dodatkowo zasilające ten piec, filtry wodne i tak dalej, no tego nie oglądaliście. I oglądaliście części warsztatowych, no bo to siłą rzeczy nie ma sensu. Tak? Poza tym jest dużo takich mniejszych pomieszczeń, gdzie na przykład są też dodatkowo wentylatory, ale to jest jedno pomieszczenie, gdzie stoi jeden wentylator, więc też tam nikogo nie wpuszczamy. Oczywiście jak zobaczycie tutaj, że wentylatorownia to naprawdę jest bardzo duże też powierzchnia, bo zobaczyliście tylko przez dziurkę od klucza tak naprawdę, a ona składa się z szeregów pomieszczeń i ciągnie się aż tam do tej czerni powietrza, którą pokazywałem Państwu. I to było na tyle, co Państwu tutaj mogę dzisiaj pokazać. Dziękujemy. Jeżeli macie jakieś pytania, to raczej u góry, bo tutaj naprawdę jest bardzo zimno. Możecie zobaczyć, że wcale nie oszukiwałem na tym momencie.